Maseczka lub przyłbica jest obowiązkowa nawet na wolnym powietrzu, z wyjątkiem parków, lasów i obszarów zielonych. Zwolnione z tego są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. W strefie czerwonej lokale gastronomiczne są otwarte od 6 do 22. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość. Na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. Z kolei w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Wprowadzamy godziny dla seniorów. Tak jak to było wiosną, od 10 do 12 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach. Naprawdę dajmy w tym czasie, drodzy rodacy, zrobić zakupy naszym seniorom. To od 15 października, a od 17 października limit osób na imprezach okolicznościowych. W strefie żółtej to 75, a w czerwonej 50 osób. Tam też obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25% publiczności. W pozostałej części kraju wydarzenia kulturalne mogą odbywać się z udziałem 25% publiczności. Taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze, może uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Jednak liczba widzów nie może być większa niż jedna osoba na 5 metrów kwadratowych. Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachowywać minimum 1,5-metrowe odległości od innych osób. Dodatkowo pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość minimum 100 metrów.